Zastanawiasz się, w jaki sposób zbudować strategię komunikacji i plan komunikacji do social media? Jeśli tak, to właśnie o tym będę mówił w 50. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska, układam strategię i zwiększam efektywność marketingu. W tym odcinku będę mówił właśnie o strategii komunikacji w social media i o tym, jak przełożyć strategię na plan komunikacji i na publikację takich, a nie innych postów. Lecimy z konkretem. Strategia komunikacji głównie składa się w trzech elementów. Będę tutaj opowiadał, zaznaczam to. Jakby na początku, że będę opowiadał o tym, w jaki sposób wygląda metodyka Stratera i w jaki sposób my opracowujemy to dla naszych klientów. Kiedy rozpoczynamy z nimi współpracę, to bardzo często zaczynamy właśnie od strategii komunikacji. To jest taka pierwsza rzecz, e, którą dla klientów realizujemy, i ona składa się z kilku elementów. Główne takie założenia, które są bardzo pochodną taką biznesu, jakby samego w sobie, z e, samej marki, nawet e, to. Wyróżniki Key Message Reason to Believe. Takie trzy jakby główne dla nas rzeczy, czyli czym marka chce się wyróżniać, jakie ma przewagi konkurencyjne, jaki ma unique selling proposition, jaki główny przekaz kieruje do swoich odbiorców, czyli to Key Message, czy ma jakiś slogan, czy ma jakiś archetyp, pod którym chce być jakby postrzegana. I tak dalej, i tak dalej. Taki główny przekaz marki samej w sobie. I reason to believe, czyli w jaki sposób marka chce udowadniać te swoje wartości, czyli tą obietnicę, którą daje, te swoje wróżniki, w jaki sposób marka to udowadnia. I to są takie rzeczy, z którymi spotkałeś, bądź spotkałaś się na pewno przy okazji innych materiałów, być może i masz już to dobrze opracowane. Ale to nie jest jakby takie, to, to nie jest game changer tego, na czym polega strategia komunikacji, o co tutaj chodzi i w czym tkwi jakby taka najważniejsza rzecz. Bo oczywiście, wyróżniki z punktu widzenia marki są turbo istotne, zwłaszcza na rynkach, gdzie mamy silną konkurencję a takich rynków przecież jest bardzo dużo, to wyróżniki, to jak wyróżniamy się wizualnie, jak wyróżniamy się komunikacyjnie, jak wyróżniamy się w samej ofercie jest bardzo istotne, ale przy komunikacji coś co nam pomaga jakby mocno tą komunikację uczynić skuteczną, efektywną, taką która coś daje po prostu biznesowo, to są cele komunikacji. Cele komunikacyjne. Teraz o co z tymi celami chodzi. Cele komunikacji to mogą być, mogą jakby pochodzić od różnych rzeczy. od obaw klientów przed zakupem czyli czego klienci się boją przed zdecydowaniem się na nasz produkt albo przed podpisaniem umowy, nie wiem, na naszą usługę. Jakie są kluczowe czynniki przy zakupie? Na co oni zwracają uwagę w momencie, kiedy podejmują decyzję o tym, czy kupują u nas, czy u konkurencji, czy może w ogóle tego nie kupią? Frustracje co ich wkurza, co ich denerwuje, nie wiem, przy użytkowaniu, co ich denerwuje na etapie zakupu? Jakie są takie frustracje naszych klientów i bariery percepcyjne, czyli co ich powstrzymuje przed zakupem dzisiaj? Dlaczego dzisiaj twoi potencjalni klienci to nie są klienci, tylko nadal potencjalni klienci i dlaczego być może ma ich twoja konkurencja? Gdzie jest ta bariera? Dlaczego jest taka a nie inaczej? I teraz jak dobrze rozkminimy te cztery aspekty, to na ich podstawie mogą powstać cele komunikacyjne. Zrobimy to na przykładzie marki Strata Rise, e, marki naszej. Nasze takie rzeczy, z którymi walczymy, to jest brak zaufania do marki Straterace. No bo jeśli ktoś nas nie zna, no to nam nie ufa, więc nie zostanie naszym klientem. To jest w miarę proste. Rzecz kolejna, obawa przed przepaleniem budżetu, brakiem wyników. To jest też klasyczna obawa właścicieli firmy, klasyczna obawa nie wiem, dyrektorów marketingu, że agencja, z którą nawiążą współpracę, czy to doradcza, czy wdrożeniowa, po prostu nie dowiedzie wyniku. Przepalimy budżet reklamowy. To jest bardzo często obawa. Trzecia rzecz, silna komodyzacja branży. Czyli w mojej branży jest tak, że szuka się agencji reklamowej, potem, nie wiem, po trzech miesiącach zastępuje się inną agencją. Traktuje się to agencje traktuje się jako towar mocno wymienny. E, czyli nie jest tak, że ja na pewno chcę współpracować z tą agencją i te. W współpracy są długoterminowe, tylko rotacja jest duża. I to też jest duża robota, jakby do zrobienia w komunikacji, żeby już na etapie przedsprzedażowym, zanim klient zdecyduje się na współpracę z nami, żeby przekonać go, że jesteśmy dobrym partnerem do długoterminowej współpracy. I to są. Trzy takie rzeczy, na które musimy przy komunikacji zwracać uwagę, i z nich bezpośrednio wynikają cele komunikacyjne. Czyli cel komunikacyjny nasz numer jeden to jest pokazać, że stratera jest to wartościowy partner biznesowy. To odpowiada na brak zaufania. Czyli ktoś nam nie ufa, my musimy mu pokazać, że jesteśmy wartościowym partnerem do współpracy. Rzecz druga, ktoś się boi przepalenia budżetu, braku wyników, więc my musimy pokazać wyniki naszych klientów i ich satysfakcję z nas, ze współpracy z nami. I rzecz kolejna, komodyzacja branży. Musimy uświadomić, że Strata jest to partner długoterminowy, z którym warto współpracować w długim terminie, bo tak działa marketing i tak po prostu jest, że w długim terminie te rezultaty są dużo większe, rezultaty rosną wykładniczo, więc opłaca się współpracować długoterminowo z jedną agencją, jeśli oczywiście wcześniej zweryfikowaliśmy, że oni mają kompetencje do tego, żeby nam wyniki dowieść. I to są trzy cele komunikacyjne, które ma marka Straterais, które ja też staram się komunikować, nie wiem, na tym kanale na YouTubie, na moim LinkedIn'ie i tak dalej, i tak dalej. Cała komunikacja kręci się głównie wokół tych trzech rzeczy. I teraz jak to się ma do postów? Eee, otóż posty powinny odpowiadać na te cele komunikacyjne. Czyli jeśli mamy cel pokazać, że Straterice to wartościowy partner, to partner długoterminowy pokazać, że dowodzi wyniki i że klienci są zadowoleni, to posty powinny nawiązywać do tych celów, powinny realizować te cele. Czyli my w planie komunikacji mamy case study, no bo to jest pokazanie wyników, pokazanie, jak wygląda współpraca, bo tu pokazujemy, że jesteśmy warci zaufania, że jesteśmy też partnerem długoterminowym, bo mamy we współpracy elementy, które są nastawione typowo na długi termin współpracy. Opinie klientów, pokazujemy ich satysfakcję, wiedza. Pokazujemy, że jesteśmy wartościowym partnerem. RTBC, czyli zespół, jakieś pr takie rzeczy, że nie wiem, bywamy na jakichś konferencjach, że gdzieś tam pojawia się jakiś artykuł w mediach branżowych, to znów odwołanie się do tego pierwszego celu, czyli pokazanie, że jesteśmy wartościowym partnerem, żeby zbudować zaufanie. I z celów komunikacyjnych typowo te pięć linii postów może wynikać. I tak u nas właśnie to funkcjonuje, i tak powinno to właśnie funkcjonować też u ciebie. Czyli mamy cele komunikacyjne, które bazują na tych czterech rzeczach. Rozkminiamy te cztery rzeczy, zastanawiamy się, co jest najważniejsze, spisujemy to, do tego dopasowujemy cele komunikacji, które bezpośrednio wpływają na to, jakie posty publikujemy i w taki sposób od strategii komunikacji do planu komunikacji, do konkretnych postów przechodzimy, i wtedy. Może mieć to sens i wtedy możemy też mówić o tym, że działamy w sposób strategiczny, poukładany w social media. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji, ponieważ co tydzień, w piątek, publikuję tutaj kolejny wartościowy odcinek, w którym konkretnie opowiadam o tym, jak zwiększyć efektywność marketingu i jak go też strategicznie. Poukładać. Jeżeli ten odcinek sam w sobie był dla Ciebie też wartościowy, to zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę, być może do zostawienia też komentarza, jeżeli masz tutaj jakieś pytania, bądź czymś ciekawym chciałabyś bądź chciałbyś się podzielić. Trzymam mocno kciuki za Twoją strategię komunikacji na 2023 rok. Życzę Ci efektywności. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Cześć!